Są wokół nas miejsca pełne ludzkich uczuć i namiętności. Tych dawnych, trochę wyblakłych oraz tych pulsujących dzisiaj. Miejsca czasem naznaczone zbrodnią, która na zawsze pozostawia tam swoje piętno, czyniąc z nich miejsca przeklęte. Warszawski Służew nad Dolinką jest takim miejscem naznaczonym krwią. Osiedle to, choć liczy 20 tysięcy mieszkańców, jest tylko częścią dzielnicy Mokotów. Należy do najmłodszych w Warszawie. Zbudowane zostało w latach 70. ubiegłego stulecia. Jadąc z centrum miasta na południe od strony ulicy Puławskiej, wyrastają budynki 4, 11 i 13-piętrowe. Tu 21 lutego 2005 roku popełniono zbrodnie. Zamordowano człowieka w jego własnym mieszkaniu przy ulicy Sonaty 6. Zabił 19-letni Robert Kupiec. Morderca znał właściciela mieszkania. Przez wiele lat pracował tam jego ojciec, wykonując rozmaite usługi jako tak zwana złota rączka. Robert Kupiec przychodził tam ze swoim ojcem. Znał rozkład mieszkania. Wiedział też, że pracodawca jest bogaty, bo nawet za drobne usługi płacił hojnie. Wiedział, że w domu jest sejf, że pomimo licznych zabezpieczeń drzwi i umieszczenia nad nimi kamery, zostanie wpuszczony. Ofiara znała zabójcę. Sąd pierwszej instancji skazał Roberta Kupca na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok. Adwokat skazanego wniósł kasację do Sądu Najwyższego. Robert Kupiec w chwili czynu miał 19 lat. Ta kara jest tak dłuższa niż jego w ogóle życie samo. I uważam, bardzo nieefektywna. No nie daje po prostu żadnych perspektyw. Po prostu eliminuje go całkowicie z życia. Uważam, że tak surowa kara jest po prostu wyrazem bankructwa idei poprawy człowieka. Rzeczywiście wiemy, że mamy karę 25 lat pozbawienia wolności z karą surową. Ale też ponad wszelką wątpliwość możemy stwierdzić bez ryzyka omyłki, że mając 19 lat wszyscy rozumiemy znaczenie podstawowej normy moralnej, nie tylko prawnej, nie zabijaj. Proszę o szansę dla Roberta jeszcze, bo naprawdę on jest dobrym człowiekiem. On dla mnie jest złotym dzieckiem. Sąd Najwyższy w składzie obecnym po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym oddala kasację jako oczywiście bezzasadną. Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Zabójca odsiaduje karę w więzieniu. W 1977 roku do mieszkania na trzecim piętrze przy ulicy Sonaty 6 wprowadza się wraz z rodziną Zdzisław Beksiński. Wówczas już znany, ale i kontrowersyjny artysta. Niektórzy krytycy mówią o nim, że jest znakomitym malarzem, ale dopiero przyszłego wieku. Beksiński w Warszawie znajduje grono głównie prywatnych kolekcjonerów, wielbicieli jego obrazów. Za granicą nie zawsze go rozumieją. Większe sukcesy odnosi w Japonii. Wystawia swoje prace w Niemczech i Francji. Paryż, gdzie mieszka i propaguje jego twórczość, marszant Piotr Dmochowski, niestety okazuje się złym miejscem dla Beksińskiego. Wędrówka z Beksińskim, z jego malarstwem jest czasami bardzo trudna, ale to jednak mimo wszystko gro ludzi, krytyków, odbiorców w Polsce i na świecie znajdował. Zdzisław Beksiński należy do największych artystów polskich, a może nawet i światowych, dzięki niezwykłości swej wyobraźni i swej duchowości, która przenika jak gdyby ziemski horyzont widzenia człowieka.
obejmująca się para trupów. Kobieta, która położyła głowę na ramieniu mężczyzny, nie mają ciała, widać ścięgna, widać mięśnie, obejmuje mężczyznę nogami, on ją obejmuje. Cudowna, miłosna scena pary trupów. Beksiński nigdy nie jest w stanie nam sformułować, skąd w nim biorą się te wizje, skąd ostatecznie powstaje taki efekt na obrazie, jaki dzisiaj spostrzegamy. To jest dla niego tajemnica i on właściwie nie chciałby tej tajemnicy sam rozszyfrować do końca. Tajemnica jest wartością samą dla siebie. Nie można tego traktować jako dosłowność, jako makabra, tylko jako funkcjonowanie psychiki Beksińskiego. Zdzisław Beksiński urodził się 24 lutego 1929 roku w Sanoku. Zajmuje się fotografiką, rzeźbą i malarstwem. Będąc młodym architektem, pracuje jako stylista w fabryce Autosan, którą w XIX wieku założył jego pradziadek. W 1973 roku po raz pierwszy wchodzę do jego mieszkania, do domu, który już niestety nie istnieje. Domu, który był domem wielopokoleniowym, budowanym przez dziadków, drewnianym dworkiem i który od samego początku wprowadzał niezwykłą atmosferę. Właśnie schodzę po chodniku, który kiedyś prowadził do domu Beksińskich. Tylko tyle zostało z całego pięknego, modrzewiowego domu, dworku. Tędy wchodziło się do sieni. W sieni były ustawione rzeźby, a patrząc na lewo wchodziło się do dużego, głównego pokoju, w którym była pracownia Beksińskiego. Niesamowite takie wspomnienie, kiedy widzi się obrazy świeże, jeszcze pachniały farbą. I zarazem druga osoba, jakby w cieniu tej postaci, która emanuje różnymi pomysłami, wizją świata, interpretacją wszystkich faktów, które się dookoła niego dzieją. Pani Zosia, która przynosi herbatkę, która zaprasza do stołu, która w to pomieszczenie wnosi właśnie taką atmosferę ciepła domu rodzinnego. A z tego wszystkiego, z tej całej zabudowy pozostała tylko studnia, którą zawsze z takim wielkim żalem wspominała pani Zosia Beksińska jako jedyny element, który jej przypominał dawne życie w Sanoku, dawny dom i ten szczęśliwy okres. W 1977 roku zapada wyrok na dom rodziny Beksińskich. Projekt nowej trasy skazuje dworek na rozbiórkę. Wraz z żoną i synem muszą się przeprowadzić. Beksiński wybiera Warszawę, ulicę Sonaty 6. Mieszkanie jest zbyt małe, by zabrać wszystkie prace. Pali je. Żegna się z Sanokiem, rozpalając w ogrodzie gigantyczne ognisko. Beksiński mówił o sobie, że nie jest sentymentalny i że właściwie nie ma znaczenia, Sanok czy nie Sanok, czy jakiekolwiek inne miasto. W mieszkaniu przy ulicy Sonaty 6 zamieszkali w piątkę. Pani Zosia, żona artysty, jego syn Tomek i dwie 90-letnie schorowane kobiety, matka i teściowa. Dla Beksińskiego cały jego świat zamyka się w tym mieszkaniu. Rodzina jest dla niego ważna. Gdy żona zaczyna chorować, sam opiekuje się starszymi, niedołężnymi kobietami. Pracownia to azyl, tam czuje się wolny. Chce się tu przytoczyć sławne słowa z Hamleta o tym, że nawet w skorupce orzecha można być panem nieskończonych przestrzeni. Zdzisław Beksiński od środowiska malarzy jak gdyby oddzielał się, izolował. Chciał być człowiekiem wolnym i był takim człowiekiem. Człowiekiem, który zamykał się nawet w swoim, we własnym domu za sztabami, za bramami, za kratami, za elektroniką, którą i funkcjonował we własnym mieszkaniu i żył z własną rodziną, z własnym malarstwem. Pewnego dnia w mieszkaniu państwa Beksińskich pojawia się pan Krzysztof. Człowiek bardzo użyteczny, naprawia krany, remontuje, nie tylko doradza w sprawach gospodarskich, ale i asystuje przy zakupach. Z czasem i żona pana Krzysztofa otrzymuje ofertę. Sprząta mieszkanie. Cała rodzina kupców, która żyła z tego jednego człowieka,
Pani Kupcowa sprzątała 3 czy 4 godziny i czasami przychodził syn, czyli Robert, a czasami przychodziła jedna z córek. I za to ta pani brała nieprawdopodobne pieniądze, tak jak mówię, 3 razy więcej niż na rynku. Jeszcze dostawała od Beksińskiego, naprawdę, to nie żart, 50 zł na taksówkę. No mówię, niech pan go zmieni, a on się oczywiście przed tym bronił rękoma i nogami. Jakżeż, ja tą rodzinę znam całe lata, ja jeździłem do niej. Ja kupowaliśmy, moja żona jeszcze kupowała dla dzieci państwa kupców czekoladki, cukierki. Można powiedzieć, że Renault Megane pan Krzysztof otrzymał od Beksińskiego w prezencie. Zamiast pieniędzy żona po prostu przez pewien czas miała sprzątać mieszkanie przy Sonaty 6. I czasami przychodził ten Robert. I ponieważ podejrzewam, że ani nie umie sprzątać, ale nie za bardzo mu się nie chciało, to Beksiński mi się żalił, że on siada przed telewizorem, psuje mu kanały, zmienia coś w wideo. Nie potrafił mu nawet zwrócić uwagi. No i tak rodzina kupców opanowała tego, a potem podcięli gałąź, na której tak wygodnie im się siedziało. Na Sonaty 6 tam była anormalna atmosfera bloku. To był bardzo tragiczny i smutny dom, dlatego że w tym domu umierały dwie staruszki matki, chyba 90-letnie. Po śmierci starszych pań nadchodzą kolejne lata tragedii. W 98 roku od kilku lat chorująca pani Zofia umiera, a rok później jedyny syn Beksińskiego, Tomek, popełnia samobójstwo, skacząc z 9 piętra mieszkania, które kupił mu ojciec. Mieszkania, które widać było z okien przy ulicy Sonaty 6. Na następny dzień po tym, gdy Tomasz popełnił samobójstwo, pan Zdzisław do mnie zadzwonił. Powiem pani o takiej jednej dziwnej rzeczy, aż się nawet sam dzisiaj zdziwiłem, trochę tak nieprzyjemnie wręcz. Pierwszy raz obudziłem się bez takiej ogromnej kuli w gardle. Pierwszy raz obudziłem się spokojny. Od wielu, wielu lat. Codziennie, mówił, szedł tam gdzieś w jakieś miejsce w swoim budynku, skąd było widać okna Tomka, mieszkania, i patrzył, czy świeci się światło, czy Tomek jest. Jego świat prawdziwy był pełen śmierci, odchodzenia. Jego obrazy też. Ten świat taki dosyć tragiczny, ten świat go jednak otoczył w pewnym momencie, zwłaszcza na koniec życia. No, śmierć syna, taka jaka była, śmierć żony przy stole, przy śniadaniu. I Beksiński z tego stworzył taki świat, no, nocny. Jest to taki jak białoksiężnikiem. Świat, który wtargnął w pewnym momencie do jego mieszkania z nożem i po prostu też zrobił, uczynił z jego ciała to, co on wymalował. Dzień morderstwa. Późne, mroźne popołudnie. Pod klatkę bloku przy ulicy Sonaty 6 podjeżdża biały Renault. Z samochodu wysiadają Robert Kupiec i jego kuzyn Łukasz. Robert wchodzi do klatki. Łukasz zostaje na czatach. To są te drzwi do mieszkania Zdzisława Beksińskiego przy Sonaty 6, gdzie widziałem go ostatni raz. Gdzie ojcze? Sam jestem. I sprawę mam. Pieniądze chciała pożyczyć. Ja ci pieniędzy nie pożyczę. Ja muszę się skonsultować z ojcem. To mógłbyś przynajmniej koli napić? Wiesz, gdzie kuchnia i gdzie stoi. Thank you.
Może nagle pan te pieniądze pożyczył. Nie ma mowy. To mogłoby w takim razie jeszcze z łazienki skorzystać. Idź. Wkładając ręce do kieszeni, nie wiedziałem, że ten dusz mam, prawda? No i jak? Wynoś się, gówniarzu. Dzwonię do ojca. Rozumiesz? Około godziny 23 tutaj zjawiliśmy się razem z moim ojcem na wezwanie pana Krzysztofa Kupca, który zaalarmował nas, że coś się dzieje niedobrego. Pan Zdzisław nie odbiera telefonów. Wykonałem telefon do Zdzisława na jego numer telefonu. Z wnętrza domu słychać było dźwięk jego telefonu, znaczy telefon jest w domu, Zdzisław jest w domu. Leżało przewrócone krzesło, dużo krwi, jakiś ręcznik pobrudzony krwią. Zrobiło na nas potworne wrażenie. Przeszukaliśmy całe mieszkanie, oczywiście bez rezultatu. I wtedy przyszła pani sąsiadka, którą zaalarmował ten huk wybijanej ściany. No i mówi, no dobrze panowie, ale obejrzeliście całe mieszkania, a balkony? Pan Krzysztof otworzył ten balkon, cofnął się. No i Zdzisław leżał na tym balkonie w takiej przerażającej, zimnej, zimowej, niebieskiej poświacie. Dotknąłem tętnicy szyjnej, żeby zobaczyć, czy są jakieś oznaki życia. Żadne tętno nie było wyczuwalne, więc zadzwoniłem na policję i wezwałem policję. No, okazało się, że leżał zamordowany. Jakoś w panikę wpadłem w popłoch, prawda, i no nie wiem, no tam poszły kolejne ciosy, bo tam już nie pamiętam, ile tych ciosów było, ale tam kilka chyba było. Może to jest też, że to nie tylko z jego winy leży to co się stało, to zabójstwo. Może to również jest i wina drugiej strony, nie? Ten pan Beksiński był dobrym człowiekiem, ale z tego co, to dla nas też bardzo dużą krzywdę zrobił. Bo skoro Robert, tak jak mówią prasa, chciał pożyczyć pieniędzy, to powinien mu powiedzieć, że słuchaj, pożyczę ci na przykład później i nie mówić nic więcej. I poinformować nas o tym. W Sądzie Najwyższym byłam przerażona, jak usłyszałam, że matka młodego zabójcy, że matka mordercy śmie mówić, że do śmierci przyczynił się Beksiński, ponieważ przecież mógł mu powiedzieć tak, mógł zrobić to, mógł zrobić tamto. Czyli no oczywiście, że się przyczynił do śmierci. Pożyczył kilkadziesiąt tysięcy złotych na samochód, bo przedtem jechali starym rzęchem, rozlatującym się. Może jakby jechał starym rzęchem, to by nie dojechał na morderstwo, a wspaniałym nowym francuskim samochodem dojechał. Mam przed oczami tą twarz, tę postać. I ciemne plamki na t-shircie, które wtedy wydawały mi się jakby guzikami. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to są po prostu ślady krwi i że to są rany kłute. Kompletnie tego tak nie odebrałem. Beksiński został zamordowany 21 lutego wieczorem. Następnego dnia rano przychodzę do pracy i zaraz po przyjściu jest telefon od burmistrza Sanoka i mówi: słuchaj, ja nie wiem, czy to prawda, nie mówię jeszcze nikomu, ale ktoś mi mówił, że Beksiński został zamordowany. Mi się wydawało to zupełnie absurdalne. Zdzisław Beksiński został ugodzony nożem 17 razy. Nigdy się tego ciosu nie spodziewał, nigdy. On sobie nie wyobrażał nieistnienia, rozpadu materii. Pieniądze Beksińskiego to są jego sprawy, ale on za to zapłacił, za swoją hojność, za swoją dobroć najwyższą cenę. Jak Beksiński, nie mający żadnych wrogów, człowiek, którego można było tylko lubić. To jest po prostu niemożliwe. I natychmiast telefonuję do jego mieszkania. Jestem przekonany, że usłyszę głos Beksińskiego i oczywiście będę musiał zagadać na zupełnie inny temat.
No niestety, słyszę już w telefonie głos jego szwagra, który już opowiada tą historię, że tak rzeczywiście został zamordowany. Jak się dowiedziałem o śmierci Beksińskiego, pojawiły się w moich myślach jego obrazy, które widziałem. Jak gdyby śmierć i te jego takie fantastyczne, księżycowe pejzaże już bez postaci. Wyciszenie, cisza. Już ból minął. Szok, straszny szok. Jak zamordowany? Przecież on miał tam 50 zamków, nikogo nie wpuszczał. No widzisz, i no, potem już kupiłam gazetę i strasznie mi się zrobiło smutno. Chciał żyć zawsze. Kiedy rozmawialiśmy o sprawach bardzo poważnych, o sprawach związanych z wiecznością, z religią, z tym, co będzie potem, nasza rozmowa zakończyła się taką refleksją: wie pan, ale czy Bóg dotrzyma swoich obietnic? Oczywiście chodziło o to, czy rzeczywiście, jeżeli Zosia, jeżeli żona już odeszła, jeżeli syn już odszedł, jeżeli ja za chwilę będę musiał odejść, to czy rzeczywiście z drugiej strony jest jeszcze życie? Został pochowany w rodzinnym grobowcu w Sanoku. Nie ma tam imienia żadnego z przodków. To po prostu od pokoleń miejsce spoczynku ich wszystkich, Beksińskich. Beksiński pisze testament, wsadza go do koperty i przylepia taśmą w swojej pracowni. Jest napisane na kopercie testament. Prokuratura ten testament otwiera i ma jasno powiedziane, kto jest spadkobiercą, jedynym i wyłącznym spadkobiercą tego wszystkiego, co jest związane z majątkiem Beksińskiego. Zdzisław Beksiński zginął tragicznie, ale zostały jego obrazy, została pamięć o nim. Na swój sposób jest nieśmiertelny. Ludzie przychodzą do zamku, ludzie patrzą na obrazy, ludzie przychodzą do Beksińskiego. I wydawać by się mogło, że Zdzisław Beksiński i wszystko, co z nim związane, na zawsze zniknęło z tego miejsca przeklętego, z Sonaty 6. Ale z tą okrutną śmiercią zmierzył się młody artysta. Dzięki niemu to miejsce jeszcze długo będzie naznaczone zbrodnią. Wydawało mi się, że to miejsce jest jedynym możliwym, żeby upamiętnić tego człowieka.